Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj, spoglądając na krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa, wsłuchajmy się w słowa i zatrzymajmy się nad tymi słowami, które skierował do ucznia pod krzyżem. Oto Matka Twoja. Matka Boża przeżyła takie dwa zwiastowania, można powiedzieć. Pierwsze w Nazarecie, w którym wyraziła zgodę, aby zostać Matką Jezusa. Drugie na Golgocie, gdy jej Syn kierował słowa do umiłowanego ucznia świętego Jana: oto Matka Twoja. Maria przyjęła tą prośbę swego Syna. I od tego momentu Maria jest naszą szczególną matką. Matka, która wszystko rozumie, matka pięknej miłości. Maria w czasie Wielkiego Postu w szczególny sposób zaprasza nas do pięknej miłości. Jakiej miłości? Takiej, o której pisze święty Paweł w liście do Koryntian. Miłości, która jest cierpliwa, która nie szuka swego, która nie zazdrości, która nie unosi się gniewem, ale wszystko rozumie, przebacza, która też potrafi pojednać się z każdym. Maryjo, Matko pięknej miłości, niech czas Wielkiego Postu dla każdego z nas będzie czasem zbliżenia się jeszcze bardziej do Twego Syna, Jezusa Chrystusa.